Tytuł mówi sam za siebie, Kopciuszek, historia prawdziwa, czyli najlepsze, w cudzysłowie, żarty z tego arcydobrego filmu. Zacznijmy od żartów słownych. Mamy jedną z tych trzech myszy, która nie jest myszą, tylko grubym chomikiem i ona ma różne takie językowe przejęzyczenia. I ona na przykład, gdy wchodzi do lochów i katakumb, mówi na głos tak: a co to jest? Szlochy i katarkumby? Ale to nie wszystko z jej cudownych żartów, ponieważ jej kumpel, chuda mysz, gdy zauważa, że w ścianie jest portal i tak dochodzi, dotyka tej ściany i rączka mu znika, to mówi: a co to? Ściana czy ściema? Gdy w innym momencie nasz gruby chomik pseudomysz dowiaduje się, że żółw jest strażnikiem pierścienia, odpowiada: strażnik jedzenia? Jest jeszcze taki żart sytuacyjny, niesłowny tym razem, gdy trafiają nasi główni bohaterowie na żółwia w lesie, który mówi, że w lesie są zasady. I zaczyna te zasady czytać. Zasada pierwsza, zasada druga, zasada trzecia, zakaz śmiecenia. W tym momencie nasz gruby chomik, oczywiście co robi, nie wiadomo czemu robi, pierdzi. I druga mysz, spojrzawszy na naszego chomika, z iście zafrapowanym spojrzeniem spogląda na żółwia i mówi: czy to złamało zasadę numer 3? I na zakończenie żart royalistyczny. Otóż gdy dowiadujemy się o tym, że jedna z myszy jest księciem, czyli ma pochodzenie monarchiczne, to druga mysz odpowiada: od teraz możesz na mnie mówić ser.